Cześć, z tej strony klinika dr Hodo oraz dr Urgot. Witamy wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny w komentarzu meczu jednego z naszych widzów. Tym razem jest to nie kto inny, Krasieł. A... Jak co? Krasieł. Krasieł. Krasula troszkę. Nie wiem, co jest krasula. Krasula no krowa. Obserwowany przez nas gracz będzie grał dzisiaj Ezrealem, czyli jednym z jego mailów, jeżeli się nie mylimy. Tak, ostatnio sprawdziliśmy mecz historii, teraz będziemy każdego stalkować uczestnika naszego, że powiem, programu i będziemy patrzeć, czym grał wcześniej, żeby analizować mniej więcej, czym gra, i ostatnio mainuje głównie Ezreala oraz Luciana na botlane. W tym przypadku również mu się udało złapać swoją wymarzoną rolę. Mam już wszystkich zawodników prawie gotowych, zacznijmy może od drużyny czerwonej, gdzie na topie znajduje się Fiora. W dżungli znajduje się Volibear, na midzie Xerath z healem. Będzie bardzo defensywnie w takim razie grał, bądź nastawia się na ostre trade'y, które wygra ostatnim po prostu kliknięciem przycisku D, aby się wyleczyć. Mamy na botlane Ezra, naszego ponczusia, oraz na supporcie Blitzcranka. Chciałem zauważyć, że drużyna czerwona nie ma żadnego czempiona, na którym ma maestrię na poziomie 4 lub wyższym, oraz żadnego Ignite'a. Natomiast drużyna niebieska nadrabia Ignite'ami, bo ma ich aż 3. Ten sam Vesper znajduje się w posiadaniu Nasusa na topie, Akali na midzie oraz supporta Zyry. Do tego tą kompozycję dopełniają Miss Fortune na AD Carry oraz Lee Sin o majestatycznym niku Hivetick XD. Na dżungli. I jesteśmy już na Summoners Rift'cie. Wszystkie drużyny kupują już po kolei swoje przedmioty i wyruszają na swoje linie. Zobaczmy, od czego zaczną dżunglerzy. Lee Sin prawdopodobnie zacznie standardowo od Reda, po oczywiście zrobionym Redzie oraz był możliwe, że spróbuje zinwajdować przeciwnego Reda, jak to zwykle robią Lee Siny. Natomiast Volibear będzie zaczynał od Blue, także będzie można się spodziewać prawdopodobnie jakiejś walki na dżungli drużyny czerwonej. W tym momencie Xerath tutaj agresywnie próbuje sprawdzić Reda drużyny przeciwnej. To byłoby tylko zwardowanie, żeby sprawdzić od jakiego buffa zaczyna Lee Sin. Xerath wrócił na swoje miejsce, niestety Ward go troszkę spłoszył. Przestraszył się niestety wizji od drużyny niebieskiej. Ale Lee Sin trafia Q i podąża za nim. Czy drużyna czerwona zareaguje? Tak jest. Nic nie robi. Kompletnie nic. Czeka po prostu na buffie i mu pingują. Uciekaj stamtąd. Jesteś w niebezpieczeństwie. No, drużyna niebieska nie miała wardów, także też troszkę respektowali te krzaki, spodziewali się, że spotkają tam drużynę przeciwną, ale to się nie wydarzyło. Tak jak mówiłeś, drużyna czerwona czeka na buffie. A tymczasem Blitzcrank czeka w krzakach przy midzie? Jednak nie. Blitzcrank zrezygnował, zrezygnował. Prawdopodobnie ustawienie minut mu nie odpowiadało do sukcesywnego graba. Zdecydował się wrócić na botlane, stracił przez to trochę expa, to może nie być za dobry. Dobre rozwiązanie. Ezra coś tam leciutko został obity, nie na tyle, aby zacząć grać defensywnie. O! Pierwszy grab Blitzcranka. Sfollowowany snarem od Zyry i... No niestety Ezra nie miał jak sfollowować ze względu na narzuconego przez Zyrę snera. Więc trzeba się rozglądać, tam jeszcze Lee Sin, ale nie zdecydował się pomóc. O! Kolejny grab, tym razem na drugim levelu Blitzcrank. Ezreal, Krasieł, zadaje damage. Heal ze strony Ezreala, flash ze strony Energii. Jest pierwsza krew! Zyra chyba coś miał, jakiś problem z internetem, ze względu na to, że się przez pewien czas nie ruszała, po prostu uderzała przeciwników z autoataków, nawet kiedy oni się odwrócili na nią, ona cały czas stała w miejscu. Także jest prawdopodobieństwo, iż występują usterki techniczne w drużynie niebieskiej. W międzyczasie na topie Nasus podejmuje się powoli agresywnych aktów. Lee Sin próbuje tutaj coś zgankować top lane'a, a niestety Fiora ucieka pod wieżę. Tak jakby się tego spodziewała, tak jakby miała Warda, który znajduje się zresztą w krzakach tuż przy jej linii. Teraz zniknął. Aczkolwiek jeszcze zdążył zauważyć Lee Sina, kiedy zbliżał się do tamtej linii. Fiora tutaj cały czas harasuje psa na górnej linii. Nie chce pozwolić mu, żeby się wyfarmił, żeby sfarmił swoje Q, żeby zdawał później w lejcie kosmiczny damage. Bardzo dobrze z tej strony, odpowiedzialnie. I drużyna na pewno jest z tego powodu zadowolona. Zobaczymy, jak jej to wyjdzie. Wszyscy w tym momencie prawdopodobnie piszą na czcie: good job, Fiora. You are doing well. Don't let him... Take stacks. I będzie Q nietrafione niestety. Chociaż i tak Miss Fortune jest w bardzo złej sytuacji. Tutaj Ezreal mógł pójść trochę za głęboko. Czy Zyra dokończy dzieła? Jeden autoatak? Tak, wykończy go. Czy uda jej się również zabić Blitzcranka? Blitzcrank jest dobijany przez miniony. Duel czempionów! Flashuje! Double kill dla supporta drużyny niebieskiej. Chciałbym zauważyć również, że Zyra zaczęła z księgą na AP. Proszę, to nie możemy się spodziewać jakichś specjalnie supportowych itemków. Sidestone pewnie nie będzie wchodził w grę, ale za to damage jej strony jest duży, jak zobaczyliśmy na tym trade'cie. Chociaż cały czas lepsze jest to niż oczywiście nasz kochany Phantom Support z pierwszego odcinka.
W ogóle chciałbym też zauważyć na pierwsze itemy Akali, która kupiła armor na Xerapha. Być może spodziewała się... Xerapha de Kery. Nie jestem w stanie zrozumieć, co nią powodowało, ale na pewno jakieś tam powody miała. Być może za dużo damage'u zadawał za dużo ataku. Raszuje zonie. Może tak! Może to jest ten powód. Nie śmiejmy się z niej, bo każdy był kiedyś brązem. Ja nie byłem nigdy brązem, ja byłem silverem. Byłem 4 lata temu, przez jeden miesiąc sezonu. Ale ja naprawdę chyba nie byłem nigdy brązem. To jest możliwe? W teamówkach, ale teamówki się nie liczą. Zyra rozstawiła sobie mały ogródek tutaj za swoimi plecami, także gdyby Volibear próbował zgankować tę linię, ona będzie o tym wiedziała i też będzie mogła go łatwo skontrolować. O, właśnie się prawdopodobnie zacznie to dziać ze względu na to, że Volibear czeka w trajbuszu, rusza, sfollowowany jeszcze został grab Blitzcranka, Zyra nie ma najmniejszych szans w tym momencie, chyba że piękny flash oraz kill pójdzie. Niestety wszystko było na cooldownach, Mace Fortune dostaje Exhausta na siebie, poszedł kill do drużyny czerwonej i jest kolejny kill. I nie, umarł! Minion. Minion, ostatni tick the Mage zadał Volibearowi i zobaczmy, tutaj ogródek, który mówiliśmy wcześniej, nie przydał się Zyrze. Jednak... Nie ocaliło jej to, ale mimo wszystko zdobyła killa. Jednak zabrakło tej wizji w tym krzaku. Ale chciałbym zauważyć, iż Zyra kupiła supportowy item. O proszę, troszkę spóźniona, ale jak najbardziej. Fiora kontra Nasus, co tu się zaraz wydarzy? Fiora, Nasus, Fiora, Nasus. Nasus. Fiora? Nasus. Fiora? Fiora, Nasus. Nasus. Lee Sin w tym czasie zdobywa blue buffa Volibeara. Ma on 6 level, chce się bić z Misiem. Miś nie ma swojej pasywki. Czy teraz trafi Q Lee Sin? Ach, niestety nie przewidział tego flasha. Jeszcze kick! Tak, zdobył killa! Ale double buff na konto naszego gracza, naszego Ezreala. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, Volibear wszedł na dublu, tak przybiegł, stanął. Coś tu się dzieje? Krasił, proszę Państwa, teraz z double buffem, ale przydawałem damage tej Zyrze. Jeszcze wbija tam, ach! Blitzcrank próbował zgrabować, niestety za dużo minionów na jego drodze stanęło. W ogóle zwróćmy uwagę na farmę Ezreal razem z Miss Fortune, idą web w web. Tak, można powiedzieć 5 minionów trzeba, to raczej nie jest dużo w międzyczasie Ezreal. Znowu killa i teraz jeszcze gridzi po kolejnego. Heal wykorzystane przez Amewkę. Kolejne W przez Ezreala. I double kill. Mimo tego, iż nie ma aż dużej takiej przewagi w farmie, to nadrabia to killami. Dokładnie, 6 killi. No, to już będzie Trinity Force na jego koncie. Tak. Kiedy tylko się cofnie. Teraz jakieś agresywne ulti leci w stronę toplane'a, wysłane przez Ezreala, ale Fiora raczej tam nie podejdzie, nie. Ezreal patrzył, co się dzieje na topie. Teraz nie trafia Q w Lee Sina. On zaraz ma swoje Q ponownie. Oj, Lee Sin chyba to jednak troszkę się rozpędził. Grab ze swoim... Jest, jest kolejny kill dla Ezreala. 7-1. Lee Sin próbował jeszcze jednak coś tam zrobić. Próbował szybko doskoczyć do tego Ezreala, na którym ma nałożony Q. Niestety nie udało mu się. I Fiora zabiera kolejnego killa. Tym razem Blitzcrank. Agresywnie. Został jeden autoatak. Czy ma jeszcze Q? Został zignitowany. Miss Fortune utuje Ezreala. Blitzcrank zaraz ginie przez miniony i tak! Pada dla Zyry. 4-3-0 support Zyra. Czy ktoś się tego spodziewał? Ja. Nie mówiłem. Ale tak. Tymczasem Ignite ze strony Nasusa. Fiora nie ma najmniejszych szans na ucieczkę w tym momencie. Niestety, ale Ignite zrobił swoje mimo braku zasięgu ze strony Nasusa. Nawet jeżeli Ignite by jej nie dobił, Nasus z pewnością by ją spowolnił i następnie dobił. Nie miała ona niestety flesza na ucieczkę. A tymczasem z kolei midlane. Lee Sin trafia Q, z kolei followuje Akali, ale Xerath jest już swoim turetem. Volibear dostał pasywkę, teraz Akali tankuje tureta. Niebezpieczny dive ze strony drużyny czerwonej, udało im się zabić jugglera, niestety jest to drugie zabójstwo dla drużyny czerwonej. Agresywne TP ze strony Fiory, ale niestety ten ward był zbyt płytko wsadzony. Tak. Płytko ale spójrzmy na Krasieła, jedno Q zostało, czy trafi je? Ach, Zyra bardzo defensywny flash, ale tak naprawdę uratował ją. I jest trafione, Krasieł, cóż za champion! Niestety... Już pisał na czacie, widziałem co pisał na czacie. Pozdrawiam mamę, Elo Klinika, widzimy się na YouTubach. Już to leciało z jego palców, już czułem to, ja już czułem ten przekaz. Chciałem zauważyć, kiedy leciał ult Zyry, ona już pewna, że uciekła. Zatrzymała się i to ją zgubiło. Dokładnie, tak samo jak zatrzymał się później Ezreal i to go zgubiło. I teraz zatrzymał się Blitzcrank wśród minionów i to również go zgubiło. A jaki jest morał z tej historii? Nigdy się nie zatrzymuj. Pędź przez życie naprzód, nie patrz na to, co jest za tobą. Patrz tylko naprzód i na to, co to jest aktualne. Nasze życie pędzi jak poemat. Zapraszam na topie Fiora, Nasus. Fiora? Nasus. Fiora? Nasus! Nasus? Fiora? Nasus? Lee Sin! Nasus! No nie, miniona! Nasus!
Fiora! Nasus! Ale spójrzmy na Krasiela, jak sobie teraz radzi. 8 kili na jego koncie, tylko 2 dedy. Jeżeli dobrze to rozegra, będzie w stanie pociągnąć ze swoją drużynę na sam szczyt. Piękny huk ze strony Blitzcranka! Ależ... Zaira zabita? Zanulowany ult ze strony MFK, tymczasem Jari Serial Dogs. Miss Fortune nie ma w tym momencie najmniejszych szans na ucieczkę, chociaż Lee Sin... Jeszcze Lee Sin? Czy Traffic Q? Blitzcranka! Troszkę Krasieł? Zapewnie się poczuł ten Lee Sin, sądził, że uda mu się zabić jednocześnie i Ezreala oraz Blitzcranka. Zabił niestety tylko Blitzcranka i oddał kolejnego killa, już 10. Ezrealowi. Ciekawostka, jednak nasza hipoteza, ażeby Akali miała budować zonie jako pierwszą, się nie sprawdziła i armor cały czas tkwi w jej ekwipunku, niewykorzystany. Ale udało im się zabić Fiorę, więc dlatego kupiła ten armor. Wiedziała, że taka akcja będzie, wiedziała w której minucie będzie, dlatego kupiła ten armor. Więc w czasie drużyna niebieska pushuje midlane'a. Zjawia się tu Xerath, ależ ma potężny damage tą Zaire. Czy może ją teraz zlutować i skończyć? Czy swallowuje swoim ultimate? Ma na to cooldowny, ma na to manę. Niestety zrezygnował, ponieważ nie uwierzył w swój damage. Albo też w swoją celność, co też jest akurat w przypadku tego ultimate'a bardzo ważne. Bardzo. Co prawda to Zaira bez jakichś gap closerów naturalnych, oprócz oczywiście flesza, który ma na swoim koncie. Lee Sin tutaj niestety za bardzo pewnie się poczuł, został zgrabowany przez Blitzcranka. Taret go nie uchwycił, ale Ezreal skończy robotę. Miss Fortune też nie ma najmniejszych szans na ucieczkę. Próbuje dokonać egzekucji po dostaniu 5 hitów od Ezreala sekundę temu. Niestety nie wyszedł jej plan, nie wiem czemu. I teraz cała piątka jest na bocie, to będzie zdecydowanie turek klasyka dla kina. Tej drużyny. Ależ oni majestatycznie wyglądają, ależ ciągną do przodu. Nie wygląda to za przyjemnie na midzie. W tym momencie cała drużyna czerwona przeniosła się tam poza Xerathem, który został na bocie z niewiadomych przyczyn. Nasus, Fiora! A nasz miś Woliber nie poddaje się, niestety dał się zatrzymać Grasping Roots. Chociaż nie wygląda na to, żeby Zyra miała próbować go zabić. Woli jednak ratować swoje życie i... Ależ tam się wydarzyło! Riot Games ich nienawidzi. I piękna synergia ultów teraz Xeratha i Ezreala, nie wiem czy widzieliście, ale to tutaj... A widziałeś jak ten grab się wygiął? Piękne to było, piękne. Ale nie poleciała za nim. No nie. O, teraz bardzo agresywne wejście ze strony naszego gracza Krasiela. Ale on jeszcze się nie poddaje. Będzie dżukował teraz Q-Lisina. Nie udało się, czy go zabije? Nie! Shutdown dla drużyny niebieskiej. W międzyczasie MF-ka. Stara się tutaj zabić Fiorę? Fiora. Udało się, ale poświęciła się również Zaira do tego killa. W tym momencie przez te trade drużyna niebieska nadrobiła troszkę, zdoła shutdowna na Ezrealu. Blitzcrank to jeszcze zabije. Blitzcrank nie zabije. Ach, zabrakło many, żeby użyć ulta Q. Gdyby troszkę głębiej jednak wciągnął ją pod tego Tereta, wtedy udałoby się mu zabić, ale no niestety te dwa hity od Tereta nie były wystarczające. Agresywny ultimate ze strony Ezrealu na potlane'a, wiedząc, iż jego drużyna ale będzie followować. Woliber tutaj zamyka drużynę niebieską. Jestem ciekaw, jak to się zakończy. Niedługo się rozpocznie prawdopodobnie walka o smoka, który już się zraspił, jest to smok górzysty. Dwa flesze ze strony drużyny niebieskiej, żeby tylko uciec przed tym gankiem Volibera. Chociaż... Słodka stópka. Och, MF-ka chyba coś pisała, bo tu jakieś deceki. Ale za to też zapłaci cenę, za takie głębokie wejście w terytorium drużyny niebieskiej Xerath. I Fiora wyszła z gry. Fiora wyszła z gry? Tak. Chyba jakiś problem z internetem niestety. Problem z internetem. Rage quit. Ezreal kajtuje tego Nasusa, ależ bija w niego damage, znaczy obrażenia. 4-5 się biją. Teraz pasywka ze strony Volibera i Lee Sin fokusuje go, tak jak i reszta drużyny, a on nadal się heala i nadal żyje, przeżył cały ten fight. Healał się więcej. Blitzcrank tak samo. Ach, jednak no. Ignite skończył robotę, ale mimo wszystko, kolejne dwa kile dla naszego Ezreala. Fiora powróciła do gry, jednak to był problem z internetem, a nie rage quity. Krasieł jest, no w tej chwili, nie do powstrzymania. Zobaczcie, jak wielki damage bija nawet tego Drake'a. Jak dobrze ucieka od tego frontline'u w postaci Nasusa, Lee Sina, który chce sfokusować go. On cały czas trzyma swoje E, nie używa go w naiwny sposób, żeby tylko zengage'ować. Trzyma je na takie właśnie sytuacje, kiedy Lee Sin lub też Nasus chcą zwanshotować go. Zobacz, teraz Lee Sin będzie polować na Ezreala. Obaj mają wizję na swoje krzaki, ale nie widzą się nawzajem. Lee Sin razem widzi Blitzcranka, widzi też Ezreala, ależ go uratował! Nie! Jednak nie... Nie zanulował tego Q, a co mógł zrobić, gdyby puścił tego graba odrobinę chociaż później. Ach, jeszcze shield ze strony Blitzcranka. Nie wbija aż takiego damage'a, jak mi się wydawało, ale Lee Sin followuje pod wieżę.
I zrobił to. Lissinger elegancko się zaczyna snowballować. Zdobył kilka dosłownie killi na samym początku. Teraz zaczyna zgarniać killi tak za killem. Wydaje się być nie do zatrzymania. Drużyna niemiecka pomimo tego, iż troszkę odstaje z killami, nadrabia swoje straty w złocie. A tym razem chce radę jakieś ulti? Niestety kamerzysta stwierdził... O! Lissing. I Volibear. Kejtych nie zdecydował się użyć roślinki. Volibear cały czas go goni, ale drużyna niebieska już za nim. Gdyby ktoś wyszedł do tego Lissinga, mógłby on spokojnie uciec. Xerath! Nasus! Xerath! Fiora! Fiora? Nasus? Nasus? Fiora! Fiora! Nasus? Fiora! Fiora! MF! Dosłownie minutę temu drużyna niebieska odstawała w goldzie o prawie 2000. W tym momencie jest wyrównane, nawet wyprzedzili drużynę czerwoną. I tutaj nawiązuje się walka MFK. Krasiek! Zrobił to! Zdobędzie tego double killa! Lifesteal? Nie wystarczy. Oj, ale złapał tą... Fiora! Proactive. Drużyna niebieska korzysta z tego, że czerwoni są rozproszeni i pushuje midlane'a, czy będzie z tego inhibitor? Lissing się poczuł, postanowił rozpocząć walkę z Ezrealem w minionach. Ma damage, ale... Oni są podobnie nafidowani, to może się zakończyć równie dobrze killem do Lissinga. Aczkolwiek drużyna niebieska w tym czasie pushuje środkową linię, już są prawie pod inhibitorem, niestety przestraszyli się Volibear oraz Blitzcranka. Volibear potrafi mieć damage mimo swojej tankowatości. O! Akali nie... Piękny Blitzcrank! Znaczy piękny grab ze strony Blitzcranka! Ale piękny Blitzcrank! Ale to i tak skończy się przewagą drużyny niebieskiej, która... Jeżeli teraz nie powstrzyma ich Ezreal i Xerath, mogą mieć w tego turetę. Ezreal dashuje prosto w Zaire! Tym razem jeszcze ulti Xeratha, który ma zadać jakiś damage MFC, zadał, ale nie zabił. Dobra, teraz drużyna czerwona, korzystając z tego, że wcześniej zabiła dwóch czempionów niebieskich, zrobiła barona, znaczy próbuje przynajmniej robić barona. Niestety drużyna niebieska ma na to wizję. I Zaira dwa kile zdobywa przy pomocy barona. I jeszcze tutaj Nasus zabije misia? Czy pies pokona misia? Tak. Pies pokonał misia! Morał z tego jest krótki i niektórym znany. Nie rób barona. Jak nie jesteś nafidowany. Fiora? Nasus? Nasus? Fiora? Fiora? Slow? Q? Q? Nasus? Ult? Ult? Fiora? Ult? Ult? Flash? Ult? Ult? Dash? Dash? Nasus? Fiora? Nasus? Fiora Lissing? Nasus? Lissing? Kaput. Double buff. Ser good. Zatrzymajmy to na chwilę, muszę odpocząć, nie mam siły na nic. Krasio zostanie trafiony teraz przez duszki wysłane przez Zaire. Czy spoloweje to Akali? Niestety nie udało jej się. Zaire została zhukowana, przepraszam, zgrabowana przez Blitzcranka. Drużyna niebieska próbowała zaengage'ować, aczkolwiek wyszło to na ich niekorzyść. Myślę, ma bardzo mało many. Na takiej ilości many raczej nie ogra tego teamu, szczególnie, że będzie musiał kajtować Lissinga, który, jak widzieliśmy wcześniej, bardzo dobrze sobie z nim radzi. Volibear będzie próbował engage'ować na przeciwną drużynę. Już odpalił ulta. Zabrakło dosłownie milimetrów, aby mógł przerzucić Akali. Ach, kolejny mnie trafiony skillshot. Blitzcrank po raz kolejny zgrabował Zaire, która się dosłownie przed chwilą zrespiła. Nie ma najmniejszych szans, drużyna czerwona będzie próbowała to pusznąć do w tym momencie prawdopodobnie do co najmniej inhibitora. Tak jest, tutaj z double buffem wbija misiek pod wieżę. On zadaje damage, z tyłu jeszcze Ezreal. Nafidowany, 22 kile, zadaje wielkie obrażenia tym strukturom. Lissing bardzo się w tym momencie źle ustawił, był na bocie z niewiadomych przyczyn. Prawdopodobnie odpuszowywał. Przez co tak naprawdę ich to kosztowało dwa taryty oraz inhibitor. Volibear próbuje się wycofać, pinguje swoje drużynie, aby oni się wycofali stamtąd. Fiora? Nasus? Fiora? Nasus? Fionasus! Fiora! Fiotkrank! Ależ teraz dali się poklikać. To był typowy błąd pozycyjny ze strony drużyny czerwonej. Ezreal nie ma teraz many, żeby użyć E. Podejdzie do roślinki, będzie chciał zeslowować drużynę. Nie. To nie wystarczyło. Drużyna czerwona zbyt długo została na trakcie pushu. Kolejnie teraz Lissing pinguje agresywnie na barona. Drużyna czerwona pinguje na barona, wiedząc, iż będą drużyna przeciwna będzie próbowała robić. Volibear podejmuje wszystkie możliwe środki, żeby ich zatrzymać. Czyli stoi na midlane. Oddali tego barona, to był jakby 5 na 1 mógł jedynie iść ten Volibear, także podjął słuszną decyzję, żeby tam nie iść. Volibear jak stał, tak stoi. Prawdopodobnie Rejka się pierdol. Zaburzony pokój ludziom dobrej woli. Jestem Bobem. Karowany, zostaje swój odpowiedzialny. Na jem chętnie zapraszany. Jest nafidowany. Skill taki maniakalny. Xerath bije jak panny. Fiora ginie jak szmata.
bo nie uwierzyła w ratatata. Nie ma tutaj Twitcha, więc nie ma tak. Nie ma tutaj Twitcha, nie ma prosto. Noszę tylko ciuchy prosto, bo jestem klasy starosto. A myślałem, że Bobem. Jestem starosto. Uświadom to sobie. Zobaczymy, co zrobi Lee Sin na homeguardach. Biegnie już do nich, czy zdaszuje do miniona? Nie, do Warda. Trafił Q w Xerata. Swoloweje to? Czy użyje kika? MF-ka swoim ultem pięknie zabiła Fiorę, proszę państwa. Xerath przeżył dosłownie na setkach z punktów zdrowia. Lee Sin, on ma bardzo... Nie. Trafia kolejny Q. Cóż za piękny gracz teraz. Przed Lee Sinem nikt się nie schroni w tej grze. I Nasus, on jest teraz nastakowany. Może zadać damage tej wieży dość szybko. Zobaczmy, pierwsze Q. Oleż ta wieża znika, aż miło popatrzeć. I tak samo Ezreal. Czy to będzie koniec tej gry? Drużyna niemiecka będzie próbowała teraz zrobić Eldera. Drużyna czerwona chce jeszcze tutaj zengage'ować. Blizzard to jest po raz kolejny bieg na Zyra. Drużyna czerwona kontynuuje pościg. Blizzard próbował grabnąć tutaj Jesusa. I podczas gdy przed chwilą jeszcze myślałem, że to będzie koniec gry dla drużyny niebieskiej, teraz czerwoni z kolei puszują. To jest wszystko się zmienia w kalejdoskop. A w międzyczasie na midlane'ie miniony puszują wieżę. Czy czerwoni sobie z tego zdają sprawę? Na pewno drużyna niebieska sobie zdaje sprawę, ze względu na to, że pilnie to parę razy w tamto miejsce. Aka wiedzą o tym, próbują ich powstrzymać przed powrotem. Tak jest, Lee Sin zatrzymuje misia. Lee Sin? Miś? Lee Sin? Miś? Lee Sin? Miś? Będzie miś. A jednak Regen Volibera zrobił swoje. Drużyna czerwona jest prawdopodobnie nieświadoma tego, co się dzieje w ich bazie. Nie wiem, czy oni nie są świadomi, czy po prostu będą próbowali to strajdować za inhibitor. Ezreal teraz kajtuje. Och, wczesny ten kill. Voliber się w końcu cofnął do bazy, niestety nie zdąży wybronić drugiej wieży. I kolejny kill, tym razem MF-ka. 13 kill już na jej koncie. Drużyna niebieska będzie próbowała to skończyć. Blitzkrieg w międzyczasie ginie. I tutaj już drużyna niebieska fokusuje Nexus. Czy to miałby być koniec? Będzie. Tak, ostatni atak ze strony MF-ki i... Po Nexusie drużyny czerwonej, lajkujcie, subskrybujcie, koniec.